Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest World of Warcraft. Tak jest, w końcu się doczekaliście, ja też się doczekałem. Dostałem 7 dni darmowej gry, już zostało tylko 6, ale w każdym razie stwierdzam, że trzeba to nagrać. Szczególnie, że parę osób dosłownie się dopominało o to. No a gierka jest, jak zresztą wszyscy wiemy, warta tego, żeby trochę o niej ponagrywać, pogadać i tak dalej. I stwierdziłem, że najlepszym kontentem byłoby, jakbym po prostu porobił sobie questy i poopowiadał o jakichś pierdołach, jak to zwykle robię. O tak. I pomyślałem sobie Tomb of Lights. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy za questy. Może ten Tomb of Lights sobie wejdziemy. Dwójeczka. I pomyślałem sobie, że poopowiadamy sobie o księciu Arthasie, czyli o królu Liszu. O właśnie, zobaczcie sobie, jakiego mam ślicznego, latającego stworka. Tego to się najbardziej nie umiałem doczekać, jak grałem tak dłużej. Przez te 2 miesiące nabijałem te levele, żeby tylko mieć tego Death Knighta, a potem tym Death Knightem wbijałem kasę, żeby mieć tylko te latające potworki, mounty. No ale mniejsza z tym. Pogadamy sobie o królu Arthasie, księciu Arthasie, którego historię znamy chociażby z takich gier jak Warcraft 3, Warcraft 3, Frozen Throne. To jest ten Tomb of Lights, myślałem, że gdzieś zejdziemy do jakiegoś grobowca. Co, mam tu zabić tych, tak? Okej, no co nam tam. Arthasa otrzymujemy jako postać, którą kontrolujemy już w pierwszej misji. A to są panowie magowie, więc ich nie ściągniemy w jedną kupkę. Już w pierwszej misji Warcraft 3 Region of Chaos, gdzie Arthas jest ambitnym, bardzo pewnym siebie, bardzo niecierpliwym księciem paladynem, który jest trenowany przez Utera jakiegoś tam, nie pamiętam tego jego nazwiska. Arthas również jest, ciężko powiedzieć, że jest w związku, ale jest w bardzo silnym emocjonalnie związku z Jayną Proudmoore, z czarodziejką, w zasadzie z dziewczyną, którą znał z dzieciństwa, z którą był w związku, ale rozdzielili się w pewnym momencie swojego życia. Po prostu Jaina musiała studiować musiała po prostu powrócić do studiów i nie umiała się skupić przy Arthasie. Tak samo Arthas potrzebował czasu i nie miał po prostu potrzebował czasu i skupienia na swoim powołaniu, a nie na kobiecie, tak? No i Arthas oczywiście, tak jak mówiłem, był bardzo niecierpliwy, bardzo pewny siebie, niczym Illidan. Zresztą ta postać na dłuższą metę przypomina Illidana. Dowiedział się szybko o istnieniu starożytnego artefaktu. W zasadzie był kuszony nawet nim przez nekromantę dokładnie, który się nazywał Kel'Thuzad. I postanowił zdobyć artefakt Ostrze Mrozu. Dlatego, żeby po prostu swoje królestwo wyzwolić spod ataków plagi. Ja tu muszę zbierać, mam dopiero 2 na 10. Aha, Nedelmancer i Eternal Plague, coś tam. Arthas po jakimś czasie był w takim obłędzie szukania tego Ostrza Mrozu. Myślał, że nikt czuł się niezrozumiany przez wszystkich. On bardzo chciał się po prostu przysłużyć swojej ojczyźnie. Chciał chwały, sławy i tak dalej. Zresztą tak był wychowany mniej więcej na dworze króla Terenasa, który był jego ojcem. Inni bohaterowie wpisywali się w ten kanon, w te opowieści, w te legendy. Arthas chciał tego samego, ale można powiedzieć za wszelką cenę, co już przekreślało nauki paladyńskie, bo Uther uczył go zupełnie czego innego.
Jak zresztą możemy się spodziewać po Paladynie. I w pewnym momencie wojska opuściły go, można tak powiedzieć. Jego nauczyciel już też zbuntował się, Arras się zbuntował przeciwko nauczycielowi. Za wszelką cenę popłynął wraz z tymi najwierniejszymi, którzy chcieli się do niego przyłączyć, na wyspę czy kontynent Northrend, gdzie ostatecznie zmierzył się z Mal'Ganisem, który dowodził, który był demonem, tam piekielnym władcą, i zdobył te ostrze mrozy również za wszelką cenę, bo poświęcił życie swojego, też jednego z mentorów, Muradina, nie wiem jak się miał na nazwisko, czy ten drugi przydomek, ten Muradim. O, tu jest ten Tomb of Light, możemy zejść, tak? I to uwielbiam właśnie w tych gierkach RPG. Schodzimy do grobowca. Chodź tu, pani. Muradin poświęcił, zostawił Muradina na śmierć i zdobył te ostrze mrozu. Ostrze mrozu. W ostrzu mrozu było zaklęta siła króla Lisza. Jak nie trudno się domyślić, miało to podobny wpływ jak pierścień z Władcy Pierścieni. I Arthas bardzo szybko, król Lisz bardzo szybko, oż ty cholerą jest za pleców. Król Lisz bardzo szybko zawładnął umysłem Arthasa. I Arthas zrobił coś, no, bardzo plugawego, a mianowicie zabił swego ojca. Zabił swojego ojca, żeby Lordaeron upadł po prostu, bez władcy. Sam chciał po prostu podbić świat dla płonącego legionu. Płonący legion obrał sobie nieumarłych jako swoje narzędzie. Tak jak kiedyś w poprzednich wojnach obrał sobie... ja mam mało życia tu bardzo. Tak jak wcześniej obrał sobie orków po prostu. Okej, tu już mamy 10 na 10. Jak potem historia potoczyła się? Arthas zmienił się w rycerza śmierci. Takiego, jakim ja steruję teraz. Może w tamtej grze to nie wyglądało tak fantastycznie jak tutaj. Nie było to takie... Nie była to taka masowa zagłada, no ale w każdym razie to była inna gra. To była gra strategiczna, tak? Z elementami RPG. I Arthas wykonywał wszystkie polecenia króla Lisza, które słyszał w własnej głowie. I pierwszym z poleceń było wskrzeszenie Kel'Thuzada, którego kiedyś pokonał jako paladyn. I jak się później okazało, Kel'Thuzad jest niemożliwy do wskrzeszenia bez urny oraz bez... Ojej, co ja robię? Bez urny oraz bez... Bez urny oraz bez studni, słonecznej studni, która była w lesie elfów. W Elwyn Forest, jeżeli się nie mylę. Teraz nie pamiętam dokładnie tych lokacji, bardzo dawno nie grałem, a i to było bardzo dawno temu, jak się tym interesowałem tak bardzo jak teraz. Znaczy, tak bardzo... Jak się tym po prostu interesowałem. Jak się później okazało, urna, ta magiczna urna, która była potrzebna do wskrzeszenia Kel'Thuzada, w tej urnie były prochy jego ojca. A i tutaj można było rozpoznać już, jak bardzo plugawy był i spaczony Arthas, wysypując beznamiętnie prochy swojego ojca, przesypał tam prochy Kel'Thuzada, którego wskrzesił jako Lisza. I razem z Liszem mieli za zadanie przywołać chyba prawą rękę wtedy władcy płonącego legionu Saregasa, czyli Archimonda, jednego z płonących tam panów płonącego legionu, o tak, generałów, czy tak, bardzo potężną, w każdym razie bardzo, bardzo potężną istotę.
Dołożyli wszelkich starań, żeby to zrobić. Naprawdę to trwało bardzo dużo, bardzo dużo po prostu poświęcili, żeby to zrobić. A jak potem się okazało, zostali ostatecznie niedocenieni i stwierdzili, że już nie będą potrzebni płonącemu Legionowi i zostali odprawieni. Jednakże Arthas, jak wiadomo, był bardzo ambitny, niecierpliwy i porywczy. W dodatku Frozen Throne uknął sobie plan. Planem tym było, można tak powiedzieć, zbuntowanie jednego też z potężnych po prostu postaci. Mowa tu o Illidanie Stormrage'u. Ja tutaj będę to bardzo w skrócie mówił, bo dużo rzeczy nie pamiętam, nie chciałbym dużo kłamać. W każdym razie, kto to nas kurde. W każdym razie, Arthas uknął sobie taki spisek, można powiedzieć, i wykorzystał Illidana Stormrage'a w pewnych celach. A sam słyszał ciągle głosy króla Lisza, które namawiały po prostu do własnej sprawy, o, że tak powiem. Okej, ten quest skończony, co mu tam teraz mamy tutaj z drugiej strony Ring of Observaes, albo tu. Zobaczymy sobie z drugiej strony, zobaczymy sobie, co to jest, jak to wygląda z góry. I Arthas. Uuu, jaki fajny. Tribute the Cursed. Ciekawe, czy mogliby. Oj, 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 to już jest jakaś mocniejsza postać, nie chcemy z tym walczyć. Chociaż czy ja wiem? Nie wiem. Ciekawe, czy nas zaatakuje, jak jesteśmy utknięci tutaj. Nie ryzykujemy. I Arthas, jak się okazało, Illidan swoimi poczynaniami zaszedł tak daleko, że jego poczynania sprawiały, że ziemia Northrend, na której spoczywał król Lisz, zaczęła drżeć, pękać, łamać się, i tak samo dusza króla Lisza stawała się coraz słabszy, co odczuwał również Arthas. Był coraz słabszy, z dnia na dzień po prostu słabł i no po prostu siłami dorównywał potem już tylko tym najsłabszym wojownikom. I potem rozpoczął taki rajd na ten kontynent Northrend i na ten tron, na ten zamrożony tron króla Lisza, i musiał na niego zasiąść po prostu. No i ostatecznie Arthas pokonał Illidana w potyczce i na tym tronie zasiadł, po to, żeby potrzebował po prostu czasu, żeby umysł króla Lisza i jego umysł stały się jednością. Czyli Arthas jako osoba już po prostu nie istniał. Dwie potężne istoty staliły się w jedną i Arthas został nowym królem Liszem. I w dodatku właśnie Wrath of the Lich King do World of Warcraft zostały pokazane, po prostu przedstawione jego dalsze poczynania po jakby powstaniu, wskrzeszeniu. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie przywołuje do życia swoją nową armię i swoich nowych wojowników, czyli po prostu rycerzy śmierci, którym na przykład ja steruję w tym momencie, i rozpoczyna swoją krucjatę. A co dalej? Dalej niestety wam nie powiem, bo fabularnie w tym momencie dalej to ja nie jestem. Aczkolwiek wiem, co się stało potem z rycerzami śmierci, ponieważ już tego doświadczyłem, ale chciałbym wam to odpowiedzieć bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej dokładnie chciałbym wam opowiedzieć, co dokładnie się stało i tak dalej. Nie tak ogólnikowo, bo to już jest historia na dłuższą pogadankę jakby. No i myślę, że albo w kolejnym odcinku wam opowiem, albo po prostu kiedyś przy okazji.
No to już mamy prawie skończonego questa i na tym będziemy kończyć ten odcinek World of Warcraft. Mam nadzieję, że wam się podobało ogólnie. I mam nadzieję, że taka forma też wam się podobała, gdzie po prostu opowiadam jakieś historie z Warcrafta. Ja tam, powiem tak, szczerze, zbyt dużo to ja tam nie znam tych historii, tak żebym mógł wam jakoś profesjonalnie to opowiedzieć i dokładnie jak to było i z wszystkimi tymi, ale myślę, że wiem na tyle dużo, że kogoś może zaciekawić. I myślę, że w przyszłym odcinku mógłbym powiedzieć trochę o wojnie starożytnych, czyli o tym, jak pierwszy raz Legion uderzał na jak pierwszy raz Legion uderzał na kontynent Azeroth, a w zasadzie na Kalmidor wtedy uderzał. I questa mamy kolejnego skończonego. Okej, dzięki wam wielkie. Do następnego. Na razie.